Proszę Państwa, pragnę Państwa zachęcić do wysłuchania mojego monologu ze szczególnego okresu, jeszcze z czasów komunistycznych. Końcówka komuny, 88-89 rok. Mówiłem ten właśnie monolog, proszę Państwa. Docencie to, co ja wtedy mówiłem na tematy ustrojowe, na tematy polityczne, społeczne, na wszystkie tematy, które wtedy były dla nas żywe, interesujące w kabaresie. Tam występują takie rekwizyty jak telewizor Rubin głównie, bo ja z tym Rubinem tam polemizuję. Jak to Rubin śledzi wszystko u mnie, ja śledzę wszystko u Rubina, prawda? To był taki szczególnie ciekawy telewizor, importowany z Rosji. Zresztą całe wycieczki jeździły tam kupować Rubiny. Jakość tego Rubina była fatalna, no ale w każdym razie całe społeczeństwo wiedziało, co to jest Rubin. Ja się posłużyłem tym Rubinem jako takim partnerem do rozmowy. Są tam może takie sprawy ze świata czy z Polski, o których Państwo już teraz nie będziecie pamiętać, ale bardzo mi zależy na tym, żebyście posłuchali w całości, ponieważ ten monolog nigdy nie był puszczany w żadnej telewizji, nigdy nie był puszczany w żadnym radio, ponieważ dotyczył bardzo istotnego czasu, końcówki komuny. Tam się nawet mówi o 65% w wyborach, bo właśnie wtedy to było w okolicy Okrągłego Stołu, że wiadomo było, że 65% zagwarantowane ma komuna. Więc pada taka liczba, która dokumentuje, w jakim czasie ten monolog wygłaszałem, proszę Państwa. No właśnie tyle tytułem wstępu. Dawno, dawno temu, przed laty, napisałem taką piosenkę za 30 parę lat, jak dobrze pójdzie. Od tej pory z pewnego nawyku, tak odliczam te lata, jak dobrze idą do końca wieku. 11 lat nam zostało. Rozejrzyjcie się po sobie, po widowni. 3/4 widowni będzie żyło w trzecim tysiącleciu. Trzecie tysiąclecie to jest frajer, ale tych 11 lat przetrzymać? To dopiero wyczyn. Jak to pan Czech powiedział? Ja se ne boję, ja mam rakowinu. Wiecie, co mnie najbardziej ciekawi? Czy do końca wieku ktoś odda te długi, co nam Gierek narobił? No i teraz następne, co nam narobił? Prezydent Reagan i spółka! Jeżeli o mnie chodzi, ja bym w ogóle nie zwracał. No historycznie rzecz biorąc, proszę Państwa, zastanówcie się razem ze mną. W końcu Roosevelt i Churchill sprzedali nas i to właściwie nie wiadomo za co, za bezdurno, dziobatemu Gruzinowi. Trzymują! Tak czy nie? A co to, myśmy sami się pchali do tego dziadostwa? Te żeśmy wojnę wygrali. Popatrzcie po sobie, zwycięzcy siedzą. Temu się przeciera, temu kapcie spadają. O. Zwycięzcy. Szedł serial o naszych zwycięzcach w telewizorach, nosił tytuł śmieciarz. Na to wyszło. Zresztą nie ma dnia, żeby coś wojennego nie szło w Rubinie. Aha, bo ja mam Rubina. Piękny mebel. Ktoś ma przestronne mieszkanie, to warto mieć. Przestrzeń wypełnia. Dopóki nie wybuchnie. I wiecie, co odkryłem w moim Rubinie? Że jak czołgi jadą z lewej na prawo, to wojnę przegrywamy. A z prawej na lewo wygrywamy. Się zawsze zgadza. Znaczy, my wygrywamy wojnę czasami w Rubinie, bo w sklepach to wygrali tamci, co przegrali. Dlatego tamtych sklepów Rubin nigdy nie pokazuje. Kineskop by nie wytrzymał, farbę by puścił, nie wiem, no. Rubin z tamtej strony lubi nieszczęścia pokazywać. Tam tajfuny pustoszą, wulkany lawę leją, autobusy z nasypów spadają, studenci demonstrują. Jak w Korei olimpiada mogła się odbyć? Ja nie mogę zrozumieć. Tam dziesiątki lat się nic nie wydarzyło. Codziennie demonstrują studenci. Nikt nie podał, czy oni chociaż te studia kończą. Przecież my wiemy, czym grozi każda demonstracja. U nas wyjdzie 15 na miasto z patykiem, od razu godzą w sojusze. Co ta Korea, sojuszników nie ma? U nas byle strajk w zakładach naprawy taboru cygańskiego zagraża pokojowi w Europie. Czaja i Chupka ostrzą zęby. Czubka i Haja. I nasi korespondenci specjalni, znaczy oni nie są specjalni, ale w świat specjalnie jadą, żeby tam łapać, co się komu, jakie nieszczęście wydarzyło. Terroryści chodzą po świecie, bomby rozrzucają. Policja pałuje w tej z powrotem. Za każdym rogiem samochód pułapka. Jebut! Wybucha. Taki samochód nie wybuchnie, to sam korespondent podłoży, żeby było co nadawać. No. O, tu mi idą ostro do przodu. Dajcie spokój.
Proszę Państwa, ministrowie EWG się nie mogą dogadać nigdy. Niedawno z Brukseli taki nadawał właśnie. W tym EWG znowu się nie dogadali, zadowolony taki z siebie, tak się cieszył. A oni się nie dogadali, co robić z tymi górami żarcia, co gnije. I ten się cieszy na naszych oczach, szczery idiota, no. Jakiś też się niedawno ucieszył, że gastarbajterów z zachodu wyrzucają tych Turków, Jugosłowian, ale sobie pomyślałem, no zaraz, chwileczkę, u nas brak rąk do pracy, może przychwycić to towarzycho, albo wymienić na moście, jak szpiegów się wymienia. Nasi by się chętnie zamienili, ale tamci wolą swoją nędzę. Wszystko śledzę w Rubinie, mnie nikt nie zaimponuje. Trochę mnie peszy, że tym korespondentom się odbija jakaś choroba zawodowa. Siedzi sobie korespondent na eleganckiej zachodniej kanapie. Z pięciu satelitów naraz gołe baby ogląda. Z puszki wsuwa, co z Warszawy dowiózł, żeby taniej wyszło. No pławi się w luksusach. Niestety przychodzi moment, odbija mu się. Światowe echo wystąpienia cioska. I on rzuca wszystko, pędzi do telefonu, kręci korbą na Woronicza, nadaje, jakim to światowym echem się odbiło. Patrzę w tego Rumina, to mnie odbija, no. Krzyczę tam na nich, wrzeszę. Dzieci mówią, tato, uspokój się, nie wygłupiaj się, nie jesteś w pracy. Sparkacze jedne, niewychowane. Kto ma wychować, jak Raduś po kabaretach się szlaja? Albo takie wydarzenie, proszę Państwa, pierwsza wizyta naszego nowego rządu. Gdzie ona się musi zawsze odbyć? No gdzie? No. No właśnie, w tamtą stronę, nie? Tam za rogiem i tam jeszcze dalej kawałek, prawda? Taki nowy rząd gdzieś musi pojechać, żeby się dowiedzieć, jaka u nas panuje sytuacja, no. I słyszę, jak z tej okazji korespondent nadaje, że znowu umocniła się przyjaźń, pogłębiły się stosunki i zacieśniły się więzy. Ludzie kochani, ja do podstawówki chodziłem, jak przyjaźń była nierozerwalna. Stosunki były miłosne. A więc były tak zaciśnięte, że się oddychać nie dało. Przecież to nie ma prawa codziennie się zaciskać. Dajcie oddech złapać. Rady boskie. Chociaż prawdą jest, że są pewne luki w tej przyjaźni. No na przykład nie mamy tunelu. Kiedyś siedzę, proszę Państwa, patrzę w Rubina, pokazują Francuzi, Brytyjczycy, kopią sobie tunel dla umocnienia przyjaźni. Zbaraniałem. U nas taka przyjaźń bez tunelu? I jak to wygląda? To znaczy w Warszawie to metro tam się niby dłubie, prawda? Ale to tyle lat się ciągnie ślamazarnie, że pomyślałem, że oni pierwszy odcinek od Terespola chyba kopią. Taki tunel to wygodna rzecz dla przyjaźni. Lubel transferowy by se transferował, kto by to policzył, nie? Wszystko śledzę w Rubinie. Mnie nikt nie zaimponuje. Kolory piękne. Z przewagą buraczanego. Nawet kiedyś fachowca wezwałem, żeby przestroił. Znaczy, żeby zrobił pierestrojkę. Kategorycznie odmówił. Wyprowadził mnie na korytarz, bo przy Rubinie bał się rozmawiać. Taki przytomny. I powiedział, że on na tę pierestrojkę nie daje żadnej gwarancji. Tak się zastanowiłem nad swoim losem. Dawno po 50 też gwarancja na mnie się kończy. Tu mnie strzyka, tam mnie łupie. Służba zdrowia stara się jak może, żeby podtrzymać tę ruderę. To żadna aluzja. O sobie mówię, o sobie. Tamtej ruderze już żadna służba nie pomoże. Wszystkie te metody lecznicze stosuję. O, spodobało mi się. Co teraz jest modne? Ziołolecznictwo, jarzębiaczek, żubróweczka, kąpiele mineralne, na puszce wody do wanny, aż się roi od minerałów. Siarkowodoru więcej w mojej wannie niż w gejzerach na Islandii się spotyka. Także trzeba bardzo ostrożnie te kuracje przeprowadzać. Na przykład dzieci chowane na tej wodzie z kranów na mutantów mogą wyrosnąć. Ogrody zoologiczne rozchwytują te okazje. No co tam dalej z tym lecznictwem? W te bioprądy, proszę Państwa, też wierzę. Wiecie, jak taki seans wygląda? Wszyscy za ręce się trzymają, ten uzdrowiciel dotyka, ta energia przelatuje i to leczy. Ja to sprawdziłem. Kiedyś tak się trzymamy za ręce, stoimy, prawda, w takim łańcuchu. Jak po nas przeleci strumień energii? Się okazało, armatka wodna przejeżdżała. W celach leczniczych. Na placu zamkowym parę lat temu.
Uzdrowisko nam urządzili pod Zygmuntem. No, proszę Państwa, w to chińskie nakłuwanie wierzę również akupunkturę. Moją żonę dotąd kłuło w oczy futro sąsiadki. Dosłownie gorączkę miała. Też jej kupiłem, przeszło, znaczy działa. Taki Harris często przyjeżdża do Polski, uzdrowiciel, prawda? Kiedyś tam stoję do niego w tej kolejce, tłumnie prawdopodobny, parę godzin czekania. Jakiś facet biega po ulicy, krzyczy: ludzie, ja chodzę, ludzie, ja chodzę. Ja go pytam, co uzdrowił pana? Nie, samochód mi ukradli. Są różne sposoby, proszę Państwa, i metody. Trzeba się leczyć. Na części zamienne nie ma co liczyć. Części zamienne to najsłabsza część realnego socjalizmu. Jakiegoś Rubina od biedy uda się wyprodukować raz na miesiąc, ale części do niego w życiu nie. I długo. I w życiu. Jest jakiś ekonomista tutaj na widowni? Pytanie padło, ekonomista czy nie? Żaden się nie chce przyznać teraz, to wstyd. Może by nam wyjaśnił, dlaczego właściwie ten Marks zabronił robić części zamienne. Mnie to intryguje, proszę Państwa. No musiał zabronić. No, w każdym kraju na świecie, gdziekolwiek ten system się pojawi, od razu brakuje części zamiennych do wszystkiego. No to musiał zabronić czy nie? No. No bo jak nie zabronił, znaczy dlaczego tych części nie ma? Z głupoty? Czy jest możliwa taka silna głupota? 40 kilka lat czegoś takiego durnego jest w ogóle możliwe? Głupiego, co? Grozą pobiało. Marksiści nerwowo po sobie spoglądają. Nie bójcie się, nie bójcie, dlatego Marksa też gwarancja się kończy. Tego widma, co to krążyło nad Europą, dawno już nikt nie widział. Motorek się zepsuł. Części zamiennych brak, klapło, siadło. Że to zawsze na nas musi trafić, co? A powiem Państwu, bo tu sama młodzież nie pamięta, że na początku z tym komunizmem się zupełnie nieźle zapowiadało. Baby miały być wspólne. To się wiele osób zachęciło. A tu niestety nici, tych nici, co nam wyłaziło z wszystkiego, nie? To wystarczyło, ja wiem, na użycie pokrowca na Pałac Kultury. Jakieś dni Moskwy albo coś, to odsłoni się, jak się cieszą. A tak to zakryć, wstydu oszczędzić. Proszę Państwa, w końcu stalinizm odwołany. A prezencik od Stalina stoi po środku, pilnuje swego i swoich 65%. Szpic mu w oko. Przed ostatnią wizytą papieża, bo tam to zgromadzenie przy Pałacu Kultury miało się odbywać, ktoś do mnie dzwoni dwa dni wcześniej, wpadnij, zobaczysz moment historyczny. I rzeczywiście jakaś specjalna ekipa maskowała wyryty na frontonie Pałacu Kultury napis imienia Józefa Stalina, żeby jakiś piek zachodni nie wypatrzył. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie takie słynne, szydercze pytanie Stalina: ile papież ma dywizji? Tak se kiedyś zażartował. No i co? Na czyje wyszło? Pan Bóg nierychliwy, ale też sobie lubi przyjemność zrobić. Chociaż trzeba przyznać, że ten Stalin to jednak nie był byle kto, słuchajcie. Słuchajcie, on miał program. On miał większy program niż pralka automatyczna. Pralka się kończy na wirowaniu, tak? A u niego wieszanie dochodziło. Ja tylko nie wiem, czy jego już pośmiertnie z partii wykluczono. W tym natłoku informacji jakoś to mi umknęło. Tam jest przyjęty obyczaj. Pośmiertnie przyjmują, pośmiertnie wykluczają. Niektórzy po trzy razy obrócili. Nieprawdopodobne. Ruch w kadrach jak cholera. Za mało członków, pół cmentarza od nowa zapiszą. Dajcie wy mnie spokój. Aleśmy w towarzystwo wpadli. O mordy. Wszystko śledzę w Rubinie. Rubin śledzi wszystko u mnie. Spokojnie.
No nie tak dawno, parę tygodni temu pokazywało w Rubinie, takie zebranie tam było, w tamtą stronę, tam za rogiem i tam dalej kawałek. I ten, co rzucił picie, ten abstynent, powiedział, że to, co było do tej pory, to w ogóle nie był żaden socjalizm. To ja spadłem z resztek fotela. Całe życie w tym przeleciało i co to było? W głęb wbijali socjalizm. Co? Co to w ogóle było? Co ja dzieciom powiem, w czym ja żyłem? Nic nie było, gramy dalej, to na meczu można powiedzieć, co? A co z naszym życiem? Co my dalej gramy? Socjalizm nie jest, do komunizmu nikomu się nie spieszy. Co to w ogóle jest, ludzie kochani? W co myśmy wdepnęli? Patrzcie, nawet nazwy nie ma na to nieszczęście. Coś tak durnego nam się trafiło. Jak to się może nazywać taki ustrój, gdzie dawno skasowano wyzyskiwaczy, a zostali sami wyzyskiwani? Wiecie, co państwa jest tutaj najtrudniejsze? Że nawet Rubin nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Będziemy musieli sami sobie tej odpowiedzi udzielić. Tak, tak. I trzeba się jednak chyba pospieszyć, zanim Rubin nie dojdzie do ładu. Dziękuję. No i co? Udało się państwu przetrzymać wspomnienie historyczne z 89 roku. Proszę państwa, no życie dopisało nam kolejne później monologi, kolejne czasy po przełomie właśnie 89 roku, po wyborach czerwcowych zaczęła się zupełnie nowa inspiracja, inne tematy, ale dobrze jest zastanowić się nad tym szczególnym okresem tej przemiany, proszę państwa, co nam się działo w głowach. Wydaje mi się, że ten monolog daje asumpt do takich refleksji. Dziękuję bardzo, dziękuję Gazecie Polskiej, że puściła tutaj taki mój nigdy nie puszczany nigdzie monolog. Myślę, że państwo coś z tego dla siebie zachowacie i wykorzystacie. O, tak bym powiedział. Dziękuję.